Witam Was serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak jest zbudowany kolor w komputerze. Jest to temat uniwersalny, temat, który jest do zastosowania w różnych tematykach, no bo czy to programując w procesingu ustalamy kolor, czy to tworząc strony internetowe ustalamy kolor, czy to w ogóle nie zajmując się programowaniem, ale na przykład zajmując się grafiką komputerową ustawiamy kolor. No i kolor pojawia się w pytaniach teoretycznych na maturze również, dlatego że jest to temat podstawowy w zasadzie w każdej dziedzinie. No może sieciowcy nie korzystają z ustawień koloru, ale programiści tak, frontendowcy tak, graficy tak. Warto wiedzieć, jak ten kolor jest zbudowany. No i przedstawimy sobie to, to na przykładzie programu na początku Inkscape. To jest darmowy program graficzny do grafiki wektorowej. I posiada tu bardzo fajne narzędzie do ustalania koloru, na którym można wiele rzeczy pokazać. No i zaczniemy od tego, że typowe ustawienia koloru to jest RGB. Red, Green, Blue. Dlaczego tak jest? Tak jest w, chyba w każdym programie, jaki możliwy jest. Dlatego, że oko ludzkie ma właśnie takie czujniki. Red, Green, Blue. No i w związku z tym, żeby dobrze odwzorować kolor na urządzeniach świecących. Takich jak monitor, jak projektor, jak telewizor, zastosowano tam również takie świecące punkciki w kolorach RGB. No i jest to naturalne dla budowy oka, ale nienaturalne dla mózgu. No bo popatrzcie, teraz chciałbym ustawić jakiś kolor, no i powiedzmy, że chciałbym ustawić maksymalnie red, zero green, zero blue. No to mam kolor czerwony. No tak tu się domyśliłem, no bo maksymalnie akurat w InScape to jest 255 i zazwyczaj taka wartość się pojawia. To jest 1 byte red, 1 byte green i 1 byte blue. Jeszcze pojawia się tutaj w InScape kanał alfa, czyli przezroczystość, ale dzisiaj tym kanałem alfa się nie będziemy zajmować. No i ustawiam. Jeżeli chcę zrobić green, no to oczywiście maksa green, 0, Czerwonego, no i mam zielony. Tylko jak stworzyć na przykład kolor brązowy? Hmm. No nie mam pomysłu. Tak? Jakie kolory zmieszać, żeby powstał mi kolor brązowy? Może ktoś, kto się w grafice bardziej o, o porusza, no to jest w stanie to wymyślić. Natomiast jest to takie nienaturalne dla człowieka, dla jego mózgu. I w związku z tym powstał model HSL. Czyli Hue, Saturation, Light. Hue, czyli odcień, gdzie łatwo mi właśnie wybrać jeden z konkretnych odcieni i te odcienie często się pokazuje na kole. Jako właśnie stopnie. Czasami też możemy w programach graficznych mieć tyle a tyle stopni. Od 0 do 360 stopni. No tu możemy w Inkscape albo wybrać od 0 do 255, albo na kole właśnie wybrać to w stopniach. No i gdzieś tam w pewnym momencie jest czerwony, w innym miejscu są zielenie, w jeszcze innym są niebieskie, purpury jakieś tutaj, żółcie. I wybieramy sobie ten kolor. I tak samo tu. Wybieram sobie kolor konkretny. Chcecie brązowy, no to wiem, że gdzieś pomiędzy czerwonym a żółtym, że tutaj będzie ta barwa, jako na polski jest to przetłumaczone w InScape jako barwa ta. No i saturation, czyli nasycenie. Czy ta barwa ma być blada? No właśnie, tu mam cały czas szary. Dlaczego? Dlatego, że mam słabe nasycenie, a idę z nasyceniem na maksa. No i light, czyli czy lightness, światło, tak? Jasność, no tu jest przedstawione jako jasność. No i ta wartość, no wiadomo, jak jest ciemno, to kolorów nie widzimy, widzimy szarości. Jak jest mocno jasno, no to nas oślepia, widzimy białe. No, i tak to jest przedstawione w fińskiej że gdzieś tam w połowie, prawda? To jest ta, ta, ta jasność, taka nieoślepiająca, ani niezbyt ciemna. No, a saturation, wtedy możemy sobie nasycenie farby, no i hue, jakby najpierw konkretną farbę. Jest to zdecydowanie lepsze w myśleniu. No i to, czy takiej w postaci suwaków, czy w postaci koła, będzie się też w większości jakichś programów graficznych pojawiało, bo to jest naturalniejsze dla człowieka. Zajrzyjmy sobie do na przykład programu GIMP, no i tu również, owszem, mamy, no albo nawet nie tylko w postaci koła, co hue gdzieś tutaj, a tu mogę mieć, gdzieś jadę z nasyceniem i z jasnością w ten sposób. Albo koło, wybieram sobie odcień i jadę też, prawda, ciemny, jaśniejszy, mniej nasycony, bardziej nasycony, tu jest mniej nasycony, tu jest bardziej nasycony. Mogę sobie jakoś w ten sposób to zmieniać. No i tak samo tu mamy HSV suwaki, czyli Hue Saturation, czyli nasycenie. Jadę na maksa. No i potem Value. Tu jest Value. No właśnie, model, model HSL i HSV bardzo drobnym stopniu się różnią. Ja w tej chwili nie, nie jestem w stanie tej różnicy wyjaśnić tak wprost. One są do siebie bardzo podobne. Jeden jest starszy, drugi jest, jest, jest młodszy ale spróbujmy sobie na przykład wybrać color picker, takie narzędzie w Google, czyli wpisujemy color picker, no i wybrałem sobie jakiś tu kolor losowy, no i popatrzcie, LGB, to są takie wartości. No nikt by nie wpadł, żeby ten niebieski w ten sposób zbudować. Natomiast HSV i HSL, po pierwsze, najpierw mają hue, no, w procentach, 200, nie procentach, przepraszam, tylko w stopniach. 217 stopni na kole, tak? Potem mają w procentach, jak od 0 do 100%, w InScape było od 0 do 255, w gimp było też do 100, możemy to przedstawiać albo jako procenty, i jaki procent jest saturation. 88, a według modelu HSL jest to 79. Tak? Czyli te modele się różnią z dziepko, ale dosyć, dosyć, dosyć tutaj niewiele. Sama koncepcja jest taka sama, tak? No i value, czyli wartość tego koloru, tu jest lightness, czyli światło, no tu jest value jest prawie, że 100%, no bo jesteśmy przy HSV blisko już modelu takiego, że już jest stuprocentowa wartość. O, tu u góry jesteśmy na 100%, Natomiast światło jest tutaj 56% modelu HSL, czyli dochodzimy do, 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 do połowy jakby tego światła. No bo tak jak mówiłem w InScape, jak pokazywałem, wtedy kiedy z tym światłem tutaj przesadzamy, no to już jest, idziemy w drugą stronę, idziemy jakby w stronę białości bo już nas coraz bardziej oślepia. Więc tu są takie drobne różnice, zwłaszcza w tej w trzeciej literce. Ja to zazwyczaj nie wnikam w to przy programowaniu, bo nie jestem grafikiem, więc te niuanse mniej mnie interesują. Bardziej mnie interesuje przy programowaniu, żeby oprogramować o odpowiednie wartości, otrzymać odpowiedni kolor. No i teraz tak, czyli mamy omówiony już zapis w RGB, Zapis w HSV, zapis w HSL, no i właśnie HSV może być również jako HSB. Czyli te value jako brightness, tak? Ja, jako tutaj też jak sobie przeczytamy w Wikipedii, prawda, to value równoważna nazwie B, czyli moc światła białego, brightness jako wysokość stożka, bo tutaj jest to nie koło, a stożek i Właśnie to koło z tym trójkątem w środku. To jest obraz 2D tego modelu barw. Jeżeli kogoś interesuje bardziej ten model barw, to yy, polecam się wczytać. Tak jak mówię, ja nie jestem grafikiem, więc pewnie bym tutaj coś naknocił. Interesuje mnie podstawowa zasada działania. Interesuje mnie to, że programując HSB jest mi zdecydowanie łatwiej myśleć niż w modelu RGB. Jeżeli się uczepię jakiegoś koloru, mogę sobie go rozjaśniać, ściemniać, mogę mu zmieniać nasycenie. Wystarczy, że tylko wiem, jakie H odpowiada jakiemu kolorowi. W przypadku LGB, no zrób mi jaśniejszy brązowy. Tak? No jest to, jest to niewykonalne, żeby w modelu LGB, no rozjaśnij mi na przykład, wybiorę sobie jakiś na przykład tamten brąz. Powiedzmy taki. No, mało brązowy. No powiedzmy, że sobie wybiorę tu z dołu taki o brązowy. Powiedzmy, że jest to tak. Mamy taki lightness, taki ten. No i rozjaśnij. No to w modelu HSL rozjaśniam lub ściemniam. A w modelu LGB No nie bardzo wiem, co zrobić, żeby go rozjaśnić i ściemnić. No i to są modele świecące. Spotkacie się również jeszcze z modelem Cmyk. Cyan Magenta Yellow Black. B już było zajęte, prawda? No więc jest K od black, bo na, na K się kończy. Cyan Magenta Yellow Black. Dlaczego? Dlatego, że kolor świecący to jest kolor aktywny, kolor, w którym fala światła wpada do mojego oka, natomiast kolor wydrukowany to jest kolor pasywny, którego nie widać w ciemności. Dopiero światło padające z zewnątrz odbija się i część światła jest pochłaniana, a część światła się odbija i wraca do mojego oka i widzę ten kolor. Czyli w modelu LGB, jeżeli miałem maksimum 255, 255, 255, no to miałem kolor biały, bo miałem maksimum wszystkich kolorów, więc mieszanka wszystkich świateł padła w moje oko. Jeżeli dam 0, no to mam kolor czarny, bo nic nie świeci. W tym miejscu na monitorze te piksele są wygaszone. Jeżeli oglądacie to na rzutniku, to na rzutniku w tym miejscu te piksele nie świecą. No tak, ale kartka, kartka jest zazwyczaj biała, więc jeżeli chcę uzyskać coś czarnego czyli zero wszystkich możliwych farb, no to w modelu cmyk daje co? Zero farb kolorowych, ale na 100% farby black, żeby kartkę białą pokryć jakąś farbą, żeby ona pochłaniała ten czarny, żeby pochłaniał to światło. No wybierzmy inny kolor, tak? Jakiś tam na przykład zielony. No to w modelu cmyk on wygląda w ten sposób. 45 cyjanu farby, 0 magenty akurat do zielonego. Magenta jakiś taki purpurowy nie zostanie użyty. Jelą tyle użyjemy farby, no i troszeczkę przyciemnimy to blekiem. Tak? Niektóre drukarki, zwłaszcza kiedyś, miały kolory CMY. I jak chcieliśmy wydrukować czarny, musieliśmy użyć bardzo dużo y, cyjanu, magenty i yellow. Więc w pewnym momencie drukarki również zaczęły mieć model cmyk, cyan magenta yellow black. Po pierwsze, żeby czarne drukować czarnym, tak jak widzieliście przed chwilą, że kolor, który był czarny 00 RGB dawał 00 cmy i tylko blacka 100%. Ale przy innych kolorach też black możemy użyć, bo jeżeli chcemy mieć ciemniejszy, to przy tym samym zużyciu tych farb mogę przyciemniać ten kolor. Dokładając do niego jeszcze czarny. No i zdecydowanie lepiej jest zbudować kolor z jeszcze dodatkowego czarnego, niż przyciemniać używając tych mieszanek kolorów, no bo wtedy zużywamy więcej tuszu w drukarce. Dlatego drukarki współcześnie już raczej chyba nie ma drukarek, które mają tylko CMY, tylko większość ma również black, po to, żeby właśnie przyciemniać ten kolor. No i te modele LGB, HSL, Cmyk, one się między sobą tu przeliczają, ładnie klikając, ale graficy wam powiedzą, że one się nie przeliczają w stuprocentowo dokładnie. Czyli możemy mieć jakiś kolor dobrany na ekranie, który w modelu LGB wygląda OK, a na wydruku będzie wyglądał kiepsko, no bo on nie będzie odwzorowywał, czy nie będzie wyglądał dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. W przypadku druku jakichś pism czy, 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 czy wiem, biletów na koncert, no to jeszcze sprawa pójdzie, ale jeżeli chcemy wydrukować, wydrukować na przykład zdjęcie, no może się okazać, że będą jakieś tam różnice w kolorach, ale nie zagłębiajmy się aż tak w tą grafikę. Dla nas do naszych podstawowych celów można powiedzieć, że te kolory są w pewnym zakresie przeliczalne. No i programy graficzne sobie je po pierwsze przeliczają. Po drugie, my możemy się też w programowaniu przełączać między tymi kolorami. No i ostatnia sprawa w tym odcinku, to jest zapis szesnastkowy, który zawsze się gdzieś tu też pojawia w programach graficznych i który jest często również wykorzystywany przez programistów, czy chociażby w html w CSS-ie, w stronach internetowych. No bo ta wartość, którą mamy tu LGB, no czy nawet jak sobie wybierzemy w HSL-u, została przeliczona na LGB. Jest tutaj zapisana jako E, G, B, A, no jeszcze kanał alfa. Czyli dwie cyfry szesnastkowe, może pokażę to w gimpie, bo tu jest zdaje się większy, o, tutaj nie ma tego kanału alfa, więc, więc są cztery, yy, sześć, przepraszam, cyfr szesnastkowych, czyli red, green, blue. No i te wartości możemy sobie po wybraniu, prawda, w takim kolor pickerze, czy w takim kolor na goglu, możemy sobie dobrać jakiś tam swój ulubiony kolor, no i Możemy wartość RGB, ale możemy też wartość szesnastkową skopiować do HTML-a, do CSS-a, do processinga, wszędzie tam, gdzie wartość szesnastkowa jest potrzebna. Yy, tu jest potrzebna wiedza po prostu, znaczy do użycia nie. Do użycia wystarczy skopiować. Do zrozumienia jest potrzebna wiedza o tym, jak działa zapis liczb szesnastkowych. Czyli te 1,7 szesnastkowo no to jest 23 dziesiętnie. ED, przepraszam, yy, nie, to jest 5E najpierw. 5E szesnastkowo to jest 94 dziesiętnie. No i D1 szesnastkowo to jest 209, 209 dziesiętnie. Ma to tez, te zaletę, że maksymalna wartość jest zawsze dwucyfrowa, czyli od 00 do FF. W przypadku RGB już tak nie można powiedzieć, no bo widać, że tutaj są dwie dwucyfrowe i jedna trzycyfrowa. Dlatego można sklejać łatwo szesnastkowy 222, dwie, 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 bo wiadomo, że zawsze jest 222 dwie, 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 dwie i program sobie w stanie jest podzielić. Gdybyśmy skleili coś takiego, gdybyśmy skleili coś takiego, o, te, te, dwie razem, no to by nie było wiadomo, czy to nie jest np. 239, 42 i 09, w innym układzie. Także dziesiętnie się, musi to być rozbijane w jakichś funkcjach, gdzie jest przecinek, na to, gdzie jest coś, co go dzieli, niekoniecznie przecinek, natomiast szesnastkowo może być w całość. To wyjaśnienie, moi drodzy, już zamyka ten odcinek, ponieważ chciałbym, żeby ten odcinek był taki bardzo niezależny, niezależnie od tego, w czym go użyjemy, czy w HTML-u, czy w procesingu, czy w jakichkolwiek innych graficznych programach, żeby zawsze ta informacja o tym kolorze była dla Was jasna. Także zapraszam do prenumeraty tego kanału, zapraszam do następnego odcinka. Cześć i pa!